pewnej kwestii Słucham natury. cię. Falk mówił mi o wydarzeniach w jaskini Wilczycze. No. Jak zapewne wiesz, czczenie Talosa jest w Oj tam. cesarstwie. Gdy chowałam męża, składałam ofiary. Weź proszę róg wojenny, który odziedziczył po ojcu, i zanieś do kapliczki Talosa. Dziękuję. Wiele by to dla mnie znaczyło. Okej, okay, ale czy w tym jest jakiś haczyk? Nie, że coś mówię, ale wiecie, takie zanieść do świątyni Talosa to raczej nie jest to normalne. Twój. Okej, okay, skminimy, gdzie jest ta kapliczka ta... Co jest? Aha. A jeszcze się zaczchaczymy o smoka. Kurde, mogę jechać do smoka, będę miał najbliżej. No nic, będziemy próbować lanować. Diamond! Ależ on ma seksowne spodenki. Ja dopiero na tych loadingach zauważam, co ja oglądałem wcześniej. Widzicie go? To jest chyba on, nie? Fullback! It's a dragon! It's a dragon. Aha. Zamiast uciekać, to biegnę do niego, spoko. Wiecie co, no niestety zabili mi kolejnego patataja ostatnio, więc moja podróż przez te chłodne równiny będzie trwała trochę długo. Tak więc ja dobiegnę i znów zacznę nagrywać. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko. To zaraz wracamy. Dojechaliśmy. Tak, kradziony koń, ale tak jakoś wyszło. Coś się stanie? Co? Wszystko? O, coś bije tego kradzionego koja. O, niedźwiedź. Okej. No to ja szybko, że tak powiem. Aha, nie mogę, gdy w pobliżu są wrogowie. Niedźwiedziu, chodź tu, bo cię złabo czekuję. Chciałem cię zostawić żywego. O właśnie, chciałem się pochwalić. Patrzcie na wagę mojego eku. Tak, jestem z siebie taki dumny. Tak, uświadomiliście mnie. Uświadomiliście mnie, że powinienem mieć czyste eku. Uświadomiliście mnie. I poprawiłem ilość FPS-u. Okazało się, że miałem jeszcze włączoną jedną grę. Poza Skyrim i nagrywaniem. Sorry. Run. Wykonałem dla ciebie zadanie. Teraz dawaj kasę. Jeśli masz jakąś sprawę? Falk twierdził, że mogę... Masz już pełne prawo nabywać posesję. Możesz wy... Gdy już uzbierasz fundusze, porozmawiaj z Falkiem. LOL. Mogę kupić... Pozdrawiam domek. Cię. Ile u ciebie kosztuje domek? Czuwają nad tobą. Co? Co? 20 tysięcy? Ktoś czy ciebie pojebało? Sercu jak ty. Ej, spierdalajcie ode mnie, ludzie. Wali mnie to. Tyle kasiole. Nie. Time is money and this game is money i nie. Nie, to by nie przeszło. Co mam robić teraz? Co mam teraz robić? W ogóle jest samotnie, fajne miasto. To jest miasto kategorii tych bardzo zamieszkanych i pod wpływem serca, widzicie? Mają mur nawet obronny. I mają fajne zbroje swoją drogą. Wydaje mi się ładniejsze niż te żółte. O, tego młyna nie widziałem. Hello, kim jesteś? Dobry wieczór. Jestem Panthea Ater. To zaszczyt móc tak często występować w błękitnym pałacu. Główna wokalistka. Jestem zawsze taka podekscytowana, gdy przybywają do miasta. Ea, brzydalu. Hej, brzydalu. Kim jesteś? Jestem najwyższym kapłanem ośmiu. A, kolejna nowa twarz. Widzisz, pochodzę z Hammerfell. Trudno mi jest spamiętać wszystkich ludzi, których poznałem. Tak, ale jeszcze trochę zostanę w samotni. Poza tym, wciąż nie widziałem dużej części Skyrim. Słyszałem o mieście. Daleko na zachód leżą ruiny.
Istnieją tutaj cuda, o których nawet nie śniłem. Najlepsze ryby. Zapraszam po świeże owoce. Niesamowite. Okej, czekaj. Tu sprzedałem zioła. Mi znowu laguje. Coś jest nie tak dzisiaj. Kto? Ja? Czym mogę służyć rodakowi? Ja? A no tak, zalombałem konia. Okej. Te lagi mi się bardzo nie podobają. Coś jest nie tak. Tak nie powinno być. Ja się na to nie godzę. Puszczaj. Sio. Chodź tu. Zdaje się, no siema. Sprzedaż. Broń i pancerz. Wszyscy tak mówicie. Dawaj mi swoją orkową rudę. O! Jojo, majne, majne. Dzięki, stary. Wróć, jeśli będziesz potrzebować broni albo pancerza. Okej. Moja kuźnia jest zawsze... Hełm, 42 pancerza, 31. No, wszystkiego nie zrobimy. No dobra, zróbmy sobie hełmek. A nie, może zrobimy? A, zrobimy wszystko i nawet ulepszymy. A, jednak nie. Szlan był dobry. Gorzej z wykonaniem. Jej, gdzie to jest? Jej. Jezus, stary wyglądasz okropnie w tym. Ale dobrze, że cię widzę od tyłu zazwyczaj. Bez kojarzeń. Na pewno rozejrzyj się. Okej, buy my stuff, man. Yo, man. Buff my stuff. Dobra, jeszcze na warsztacie musimy sobie ulepszyć. Mam tylko jedną sztabę. No, okej. Jestem za. 100 pancerza. Okej. Spoko. Spoko. Gorzej tylko z tym surowcem, który musimy wydobywać, bo to jest już always hardcore i po prostu... tytuł... Kulik! Kuliki. Łuczasz. O! Can somebody make a bow for us? Hello! Witaj i bądź pozdrowiony, przyjacielu. Jak mogę ci pomóc z tego pięk... Na co polujesz? Nieważne, nie chcę wiedzieć. O, masz wytrychy. Aha, cesarskie łuki. Elfie z Offen Coachen. Orkowe łuki, le? Ile kosztuje? 300. Mogę ja ci coś sprzedać? Can I sell you some of my stuff? Tylko strzały chcesz. Ty dupa. O, a może ma jakieś fajne strzały? Istotnie. Ależ oczywiście. A czy potrzeba ci też łuku strzelającego tęczą? A może kołczana rozlewającego piwo? Słuchaj, jeśli trzeba ci strzał, to mamy je. Ale nie urągaj mojej inteligencji. O. Wróć, jeśli będziesz potrzebować... Okej. Koleś olał nas ciepłym moczem. Ciemno wszędzie... Zgaś... A, teraz będziemy, że tak powiem, troszkę robili na złą karmę, jak to się mawia. Będziemy złymi ludźmi, musimy... O! Zniknęło mu tłowie. Stary, sierść ci zniknęła. A ten kradziony koń już zniknął się. Jezu, będę tam się dobiec. Questy wykonujemy dla jednego ze złodziejaszków. Plan jest taki, by zatopić jeden z okrętów handlowych. Wiecie, no... źle to wpłynie na moją karmę, ale... As I say, ja gram zazwyczaj kadżitem. Business is business. Tak wiem, może to się wydawać dziwne, że zazwyczaj gram kadżitem, a nagrywam... O, cześć małe. Wow. Kim ty jesteś? Jeśli znasz prawdziwych synów i córy Skyrim, każ im iść do wichrowego tronu. Aha. Ulfric Gromowładny chce się z nimi spotkać. Aha, okej. To Ulfric jest w wichrowym tronie? Dobra, słuchajcie, to ja jak zawsze idę po... Co to, klaby takie wielkie? Chudzia na jozia! Nie ma jak pływać w ciężkim pancerzu. Ból. Zim... Jezus, ale glony. A to już popłyniecie ze mną.
Tam są kraby, tam są łódki. Tu są glony. Ależ to dno jest zalesione. Lul. A, tu jest strażnica dziewiątki! Tu, gdzie zrobiliśmy rzeź wcześniej chyba. Czy to jest przewrócony okręt? Nie, on stoi. Hello, króliku. Ty, a może ty jesteś tą babką, co z łabaczaka do niej strzelałem? Ty, latarnia? Czy... Ała. Bul. O, to ja się na was chciałem ładnie popatrzeć. Nie, to zabiorę, ale was nie zabiję was, bo jesteście podobne do nie. Wow, ty umiesz pływać. Fajnie to wyglądało. Jej. Ha, ale ja pewnie będę się kogoś zabijać, jak będę chciał zgasić światło, tak? O Boże. Góra. Wlucz do Jilma. Aha. Okej, okay, to szybko idziemy do farmy Kati. I to będzie taki ostatni quest, który aktualnie robimy. To prawdopodobnie uda mi się zestylować konia za Fli. O właśnie. Te konie zawsze chcą tu wrócić, ale są, że tak powiem, darmowe. No co prawda jeden już zginął przez nas, ale... Dobra, gdzie jest ten argonianin? Koń zacznie się wracać do domu prawdopodobnie. Witaj, argonianinie. Widzę, że obyło się bez kłopotu. Skutki tego są już odczuwalne. Lodołamacz nie przybył do doku. Bez latarni lodołamacz opłynie zachodnią płciznę. Moja siostra Didża uda się na miejsce katastrofy z maruderami czarnokrwistych. Wie o twoim przybyciu. Ruszaj. Zobaczę, aha, czy uda... Czyli teraz idziemy do wraku lodołamacza. Lol, elfy mają smoka na tym? O, mówiłem? Chodź, patatajo. Teraz co, będę patatajo przez pół mapy. To dobra, tego wam oszczędzę. Cięcie. Ale dowaliłem, tak się cieszyłem udźwigiem, a zapomniałem, że kilofa nie mam. Coś zjada mi konia pod wodą. To ty jesteś tą osobą, która zgasiła światło latarni, prawda? Tak. Dobra robota. Didża jest w ładowni. Zejdź dwa poziomy niżej. Do następnego razu. Coś czuję, że będę się tu się z kimś tu zaraz. A to statek cesarski. To nawet chętniej bym zatopił jeszcze. Ja tam cesarskich nie lubię. Mów ta co chce ta. Wolę gorlomów ładnych o wiele bardziej. Widzę, że to był niezły hard. Potrzebujesz czegoś? Jak mam zejść na dół? Deja? Mój brat powiedział mi, że przyjdziesz. Obawiam się, że łupy zostały już przeniesione. Ale twoje usługi przydały się czarnokrwistym. Zasługujesz na szybką śmierć. Wiesz, że umrzesz szybciej niż ja. Teraz zobaczmy, czy miałeś coś. Liści Godzilla. Aż jestem ciekaw, co tam przeczytamy. Oj, wiedziałem. Nie pomagać tym pierdolonym złożeniem, ale jakoś tak chciałem sidequesta zrobić. Dobra, zobaczmy, co Joel napisał. Dobra, siostro, gdy już odbierzesz pakunki, przysię do mnie do groty złamanych wiosek. Ten głupiec, którego wysłaliśmy do latarni, powinien przybyć niedługo po tobie. Zajmij się nim. Okej, więc my wyrżniemy wszystkich.
czarnokwistych, których tu znajdziemy. No spoko. Macie w ogóle coś fajnego. Soczyście, tu ich jest trzech. To jest piękne. Okej. Szybka podróż. Mam nadzieję, że przetrwacie kilka tych z podróży, bo no... Nie chcę co chwilę robić cięcia też. Chcę, żebyście podziwiali Skyrim. Powiem wam tak, Skyrim... Aha, chyba nas nie lubi. O, nie lubi nas. Te, panie. Ruchaj się, pan. No dobra, szybciej będzie piechotą. Skyrim jest... Kurwa, no zaciemna. Czekajcie. Muszę coś skminić. Sposób poruszania mi się zmienił. Przez przypadek kapsel nacisnąłem. Bo Skyrim, wiecie co, Skyrim... Dobra, on jest grom, ale on jest też czym, co powinno się podziwiać. Bo Skyrim jest niesamowitym światem. Tyle czasu minęło, odkąd wyszła ostatnia część Elder Scrolls, czyli Oblivion. Ale widać ten skok technologiczny. Tego nie zauważycie w Modern Warfare, bo Modern Warfare to jest to samo. Tu naprawdę się postarali. Ma trochę wspólnego z Falloutem ta gra. Ja się zgodzę, bo ktoś już wspominał mi, że Skyrim jest podobny do Fallouta, bo Fallout był podobny do Obliviona, a... Skyrim jest podobny do Fallouta, dobra. Okej, okay. Te dźwięki przy finisherach są lekko wkurzające, no co ja będę wam mówił, zresztą sami słyszycie. Ale ogólnie mapa, grafika, wszystko, dialogi, zespół, który przy tym pracował, zajęło mu to w chuj czasu. Nawet naprawdę, jeśli Skyrim wam nie idzie, pograjcie w Obliviona. Zalecałbym wam Morrowinda, ale wiem, że Morrowind jest bardzo wkurzający, bo on jest bardzo robiony pod zasadę... Właśnie pod zasadę RPG. Tam możesz uderzyć kogoś 6 razy mieczem, a tylko jeden cios mieczem, że tak powiem, wejdzie. Jak to się mawia. Dobra, zróbmy zadyma. Już nagadałem się, napieprzyłem, no to teraz trzeba napierdalać toporem. Pokonaj Jella. Kto to tam jest? Tam jest jakiś labuś. Okej. Okay. Coś mi się, że tak powiem, zepsuły moje rzeczy od razu. Gdzie jest mój łuk? Gdzie jest mój łuk, się pytam. Nie mówcie, że sprzedałem łuk. Kurwa, co zrobiłem z moim łukiem? Kurwa, musiałem sprzedać go kowalowi. Świetnie. Dobra, łabaczak. Mogę cię naładować czymś? O. O, okej. Okay. Tu jest łabaczek, nie, uchu dla chcę, ale łabaczek dostaje aktualnie miejsce jako drugi i do tego płomieje. Dobra. Jesteś tu już jakiś czas. Beznadziejny łuk, ale mimo wszystko chyba go wezmę. Długi łuk. Jest taki dymi, żeby się w dupę pocałujcie. Skórę. O, tam może być coś ciekawego. Kurde, nie miałem czasu, ale musicie przeżyć. Jest coś ciekawego? Jezus, trochę plask, lub tyle. Zabije się? Nie zabije się.
Nie, będę próbował może nagrywać jeszcze, że tak powiem, siebie podczas grania na, w tych let's play'ach, bo... Jest tam kto? Niech cię szlak! Wow. To jest niewidzialne. Właśnie, to jest magia łabadżaka. Zostaliśmy rozbici! Odwrót! Łabadżak. Oczywiście jak mag bitewny. Tylko, że mamy łabadżaka! Łabadżak jest magiczną i w sumie moją ulubioną. A właśnie zastanawiam, czemu ja tyle mam tych punktów zbroi. Pyta sobie, przypomniałem, że przecież jak dostałem poziom, to, że tak powiem, ulepszałem, żebym nosił prawie tylko i wyłącznie ciężkie pancerze i miał do niej duże bonusy. Oooo. I miss. Okej, okay, I don't miss. To jest piękne. Jaki speedhack? Ty masz speedhacka, cieciu. Łabadżak. A, wy hakerzy jedni. O. No, chodź tu, chodź tu. A kuku. Eps. Nie wiem, jak długo będziecie w tej formie, ale... Ej, muszę się pobawić trochę magią w tej grze. A ty nadal tniesz dla mnie, okej. Okay. Łabadżak mi się zaraz skończy. O, zaraz sobie łuk spróbuję jakiś wykuć. Wow, yo man. No nie, ty jako krab nie chcesz atakować jeszcze. Tylko na tyle cię stać. Nie wiem, ale ile wytrzymasz mu magię. Aaaa, kurde. Przekombinowałem ZW. Dobra, spróbujmy to zrobić na szybko. Granie wilkołakiem jest, że tak powiem, szybsze niż granie każdą inną postacią. Zresztą musimy się skupić na różnych rzeczach, ponieważ musimy zrobić to jak najszybciej, zanim zniknie nam rządza krwi. Kurwa, to właśnie mi bardzo przeszkadza. Aha, wilkołak pływający żabką. Ale tam potworze od razu. LOL! Co to za koleś? No i ZW po raz kolejny. Witajcie po tej przerwie. Jak widzicie, znowu jestem w formie wilkołaka. Z tym, że razem wykorzystałem wiele bardzo przydatnych aspektów wilkołactwa, takich jak możliwość używania umiejętności wycie, które, że tak powiem, sprawia, że nasi przeciwnicy spierdalają tak szybko, jak tylko mogą. Co widzicie, tam się musieli zbugować. A ja mam problem, bo nie mogę, że tak powiem... Co, kto tam biegnie? Ktoś tam płynie. Czy ja mogę pod wodą kogoś zjeść? Boję się, że mi się tylko wilkołactwo szybciej skończy. Fuck. Dobra. Gdzie jest ten? Gdzie jest żerle? Litości!
ty, bo ja cię nie mogę pod wodą zabić. Czy jesteś niemożliwy. Dość! No nie! Poddaję! What the fuck? No wiecie co, ja może sobie lepiej zapiszę teraz. Bo to może być hardcore'owy moment, jak oni, że tak powiem, przestałem się ich bać. Dość! Bo pod wodą nie mogę ich atakować. Co za beznadzieja, czemu nie mogę machać łapami pod wodą? No właśnie. No i on ma... No i on ma oczywiście ten topór, który zabija mnie na dwa razy. Boże, to jest... Hardcore, nie wiem, on ma chyba topór ze srebra albo coś takiego, bo niemożliwe, żeby mnie w postaci wilkołackiej tak szybko zabił. Tylko jak teraz... Jak chcę teraz ewakuować chorobę? Jak? Jak mogę chorobę, że tak powiem? Dobra, okej. Właśnie dla takich momentów należy zapisywać mapę przed rozpoczęciem walki. Fuck yeah! Wilkołak, yeah. Ktoś jeszcze? Chyba się za to uwielbia wilkołactwo. Nigdy nie masz pojęcia, kiedy nagle pojawią się twoi przeciwnicy. Czemu to nie jest taki zły na amulet? Dobra, pora się wami zająć, dziewczynę. No pokaż mi łaskę. Okej, tylko muszę sobie jeszcze wziąć jedną rzecz, dzięki. Człowieku, kolesia w ciężkiej zbroi próbujesz zabić. Norski miód, pieczony udziec, piwo, złoto, pierścienie. Co? A gdzie jest niby ten cały lud z tego? Gdzie spłynęło ciało naszego dzielnego kapitana? Chyba podryfowało kawałek. Dobra. Klucz do skrzyni Hagara. To teraz będzie trzeba poszukać tej magicznej skrzyni, tak? By zarobić. Swoją drogą... Fajnie się tu urządzili. Nie, że coś mówię. Aha, i to jest... Aha, konstrukcja wzniesiona na statku. Okej. Okay. Co tu? Jakaś ciekawa lektura? Nie, nic ciekawego. Nie no, pewnie ciekawe, tylko że Bielak nie ma teraz czasu czytać. Bielak szuka tej magicznej skrzyni. Give me a sec... Oh fuck! No... Weź się zlituj nade mną. Aha. Dobra, czekajcie, tak szybko na plimo. Gdzie tu jest kuźnia? Tu jest kuźnia, tak, tu jest kuźnia. Mogę sobie coś ciekawego sobie przelać, nie? Tak wiem, że to tak dziwnie tak na poczekaniu, ale tam... Łuk, bo łuk można robić, czy jak się łuk robiło? Kupiałem krasnoludzki łuk. Jej. Mam ostatnie, że tak powiem, elementy metalu, ale niestety już sobie nie zaszaleję, bo nie mam już sztabek krasnoludzkiego metalu, no ale cóż, przynajmniej, że tak powiem, odzyskaliśmy łuk i wykorzystaliśmy to, czego bym na pewno nie wykorzystał. No tylko szkoda, że już nie mam tego mojego wyjątkowego, no ale co zrobić. Teraz gdzie jest czystego debila? A, ja już mam skończonego questa. Gdzie ten debil stał? Stałeś na górze, czy na dole, czy gdzie? Aha, tu chyba coś mi da do tego? Nie. Już musiałem to najwyraźniej przeczytać. To jest... Jezus. Skrzynia z lodołamacza, elfia tarcza. No are you fucking kidding me? Tak mało... O! Dzień Hagara. Może to będzie coś ciekawego. No dzięki. Oj tam. Quest musiał być. Tylko no gdzie jest ten klucz jebany? O Jezus.
pierwszym raz wcześniej nie widziałem. No przecież to według mnie był czysty flag. Dobra. Wow. Aha, i on pewnie dobiegnie, zanim go zabiję. No, dobra. Never mind. No to słuchajcie, to jest już koniec tego epizodu naszego Skyrimowskiego cuda. Mam nadzieję, że wam się podobało, że aż tak nie przynudzam jak zawsze. Chociaż... nie, ja chyba zawsze już przynudzam. O! Chyba coś słyszę. O, back! Mam nadzieję, że się wam podobało. Komentujcie, subskrybujcie... Komentujcie, subskrybujcie... Ten magiczny... ten guziczek po lewej. Tak. Będę bardzo wdzięczny. No i co? No i do usłyszenia... Skrzynia! W kolejnym epizodzie naszych cudownych Skyrimowskich. A tu była jego... ale kiepski. Tu była jego skrzynia. Naszych Skyrimowskich przygód. Sorry, nie mogłem się powstrzymać. Do usłyszenia, mój ubielak.